Dzień dobry. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć książce Mariana Pilota pod tytułem Życie, sposób użycia. Została ona wydana przez wydawnictwo literackie w 2018 roku. Jest to zbiór różnych próz Pilota z wielu lat. Pilot to pisarz charakterystyczny, należy do nurtu wiejskiego polskiej literatury, do nurtu chłopskiego, tak go określił Henryk Bereza, do którego należą tacy pisarze właśnie jak Tadeusz Nowak, Wiesław Myśliwski, Edward Redliński, no i właśnie Marian Pilot. Nurt chłopski charakteryzował się tym, jak sama nazwa wskazuje, że zajmował się wsią, jej problemami, czasem awansem z wsi do miasta, jak to było w przypadku prozy Juliana Kawalca, i rozmaitymi przemianami socjologicznymi, społecznymi, które miały miejsce na wsi, jak i tradycyjnymi obrzędami wiejskimi. Marian Pilot tutaj akurat nieco się wyłamuje, ponieważ on nie jest spadkobiercą bezpośrednim tej narracji znanej chociażby z Rejmontowskich Chłopów, gdzie wieś jest opisywana zgodnie z rytmem pół roku, z przemianami przyrody, z cyklem natury, tylko on bardziej się skupia na języku. I właśnie zacznijmy od tytułu, który jest bardzo ciekawy. No, ciekawy, a jednocześnie niepokojący, ponieważ życie kojarzy się właśnie z czymś takim jakby darowanym, prawda? Tym, na co myśmy nie mieli wpływu osobiście, zostało nam to podarowane w jakiś sposób. Natomiast tytuł wskazuje, że właśnie życia trzeba używać, prawda? Czyli ten aspekt utylitarny tu wysuwa się na plan pierwszy. No i można właśnie zapytać, jak widzi problem życia Marian Pilot? Czy życie jest wartością w sobie, wartością darowaną, podarowaną od być może jakiejś instancji wyższej? Czy życie właśnie polega na tym, żeby je używać w sposób utylitarny? Ten problem porusza również papież święty Jan Paweł II, wtedy jeszcze Karol Wojtyła w takiej książce filozoficznej Miłość i odpowiedzialność, gdzie pisze właśnie o aspekcie utylitarnym i aspekcie personalistycznym. Aspekt utylitarny jest właśnie skoncentrowany na używaniu czegoś, takim pragmatycznym podejściu do zagadnienia. Natomiast personalizm jest bardziej skierowany na osobie, na jej wartościach. Osoba jest w centrum. No i teraz możemy zastanowić się, czy Marian Pilot jest personalistą, czy jest właśnie takim, w cudzysłowie nazwijmy to, bezbożnym awangardzistą. Moim zdaniem on jest jednym i drugim. Widzę książkę Życie w sposób użycia jako książkę na wskroś chrześcijańską, gdzie głównym bohaterem jest język, jednak ten język nie zapętla się w sobie, nie stanowi celu samego w sobie, tylko on odnosi do pewnych spraw w świecie, do pewnych spraw we wnętrzu ludzkim i pokazuje ten świat jako taką strukturę teleologiczną, celowościową. W samym języku Mariana Pilota jest pewna czystość, czystość frazy. Wydaje się, że ta czystość frazy nie mogłaby być osiągnięta, gdyby nie pewna czystość duchowa. Tak jak to mieliśmy na przykład u świętego Jana od Krzyża, który napisał, że lepsze jest opanowanie języka niż post o chlebie i wodzie. Zatem Marian Pilot nie umartwia się nad językiem, nie jest męczennikiem języka, ale jakby jest pisarzem afirmującym język, jakby
radośnie go pokazującym. I to jest właśnie być może jakieś sedno przesłania chrześcijańskiego w tej książce. Kiedy Marian Pilot pisze o pierzu, kukłach, gipsie, no to wtedy czytelnik ma wrażenie, że on jakby czuje te pierze, gips, kukły, jakby ten świat jest taki posklejany trochę jak u Kantora z różnych takich zlepków, troszkę jak u Białaszewskiego, gdzie ten przypadek, posklejanie w sumie tworzą pewną strukturę autonomiczną i celowościową, no ale u niego to jeszcze jest właśnie ten zabieg awangardowy, prawda? Że te właśnie kukły, gips, pierze, prawda? Te wszystkie rekwizyty tworzą pewną wartość nadaną w języku. Język jakby staje się tymi kukłami, tym pierzem, tymi asamblażami, tym gipsem i człowiek wchodzi w ten język, wchodzi ten świat. Czyli można powiedzieć, że ten świat jakby w całości jest wykreowany w języku. Pisarz jest to... Marian Pilot nie jest pisarzem fabuły. Marian Pilot jest pisarzem języka. Jest pisarzem, który powołuje pewien świat właśnie w tym języku. Jakby wydarzenia tam nie są istotne, prawda? Ale bardziej to, co za nimi się kryje, to, co ujawnia pewną pustkę i prześwity w samym języku, gdzie jakby coś skrywa się, jakieś bardzo istotne przesłanie między tymi frazami, ale nie w nich samych. Gdzieś jest jakieś zapętlenie w tym. Gdzieś wychodzi na jaw jakaś duża tajemnica między tymi frazami, między słowami, ale nie w słowach samych, tylko tam, gdzie one odnoszą do jakiejś niejasności, tajemnicy, czegoś bardzo szczególnego, ale równocześnie bardzo zapętlonego. Dlatego wydaje mi się, że właśnie jest Tomczyk pisarzem radosnym, w tym sensie, że język jest narzędziem u pilota, przepraszam, że język jest u pilota narzędziem radosnej kreacji. Dlatego właśnie bardzo polecam książkę Życie, sposób użycia. Uważam ją w sposób paradoksalny za głęboko chrześcijańską, w tym aspekcie radości, który można z tej książki wynieść i rozkoszować się niesłychanie dziwnym, ale i pięknym językiem Mariana Pilota. Bardzo dziękuję.